do studia. Jesteś zmutowany, Wojtku, chyba. Dziękuję bardzo Tomaszowi. Dziękuję też wszystkim z Państwa, którzy byli z nami w czasie tej sesji, chyba rekordowej, bo docieraliśmy do 60 osób tutaj na Zoomie i jeszcze mamy oczywiście live stream na Facebooku. Proszę Państwa, wina niemieckie to rzeczywiście historia sukcesu w Polsce. Cieszymy się z tego, bo zawsze jest lepiej pić wina sąsiadów niż importować je z innej planety. Ja już teraz zapraszam wszystkich Państwa na kolejną sesję, czyli najlepsze wina roku według fermentu. To jest druga sesja na ten temat. Podzieliliśmy dzisiaj te wina na dwie grupy po 8 win. Pierwsza to były klasyki, tym się zajmowaliśmy dzisiaj rano. Wina z najsłynniejszych apelacji europejskich, wina, których nazwy wszyscy znają, takie jak Rioja czy Barolo. Natomiast oczywiście zawsze wspaniale jest degustować te wina w ich najlepszych wydajach. A teraz zapraszam na selekcję najciekawszych win, które degustowaliśmy w 2020 roku i to już będzie bardziej taka odważna selekcja, trochę prowokacyjna. Tutaj dużo takich win, powiedzielibyśmy, marginalnych, fringe'owych, freakowych, offowych. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy mają fiolki, znajdą tutaj różne ciekawe dla siebie wątki. Oczywiście będę się starał te wina przybliżyć, wytłumaczyć też nasze wybory redakcji Fermentu, dlaczego ocenialiśmy je w tym 2020 roku te wina tak wysoko. No i oczywiście, co ciekawego, w światowych trendach te wina wyrażają, bo wszystkie te wina, zapewniam, należą do w tej chwili bardzo modnych, rozwijających się kategorii. Proszę Państwa, mamy 8 win, 4 wina, nie chcę powiedzieć, że białe, dlatego że niektóre z nich tak tylko z tą bielą flirtują, ale 4 wina jasne i 4 wina ciemne. I zaczynamy od wina, które jest rzeczywiście jedną z największych sensacji tego sezonu, ale też jednym z najbardziej nietypowych i szalonych win i takich też prowokujących dla podniebienia, ale też dla naszego intelektu. Jest to wino greckie i jest to Retsina. Proszę Państwa, myślę, że ci z Państwa, którzy byli w Grecji, a takich jest wiele osób, albo też bywalcy greckich restauracji, nie mamy ich w Polsce wiele, ale niektóre są całkiem fajne, znają wino Retsina, czyli wino żywiczne, wino zaprawiane na starożytną modłę żywicą sosnową. W starożytności używało się tego jako naturalnego konserwantu. Przypominam, że siarkowanie wina upowszechniło się tak naprawdę dopiero we wczesnym średniowieczu. Wcześniej nie znano sposobów na konserwowanie wina, w związku z tym wina były bardzo nietrwałe, tym bardziej, że miały niższą niż dzisiaj zawartość alkoholu i mano się rozmaitych sposobów, żeby te wina troszeczkę dłużej przechowywać w ciepłym śródziemnomorskim klimacie i też je tak uzdatniać, powiedzmy sobie szczerze, do picia. Jednym z nich było powlekanie amfor glinianych, w których wówczas wino przechowywano i transportowano cieniutką warstwą żywicy. W innych trochę wersjach jedynie żywicą powlekano pokrywę tej amfory, także ten wpływ żywicy był mniejszy. Proszę Państwa, w XIX wieku ta technika się upowszechniła do produkcji takich już przemysłowych, dosyć masowych win, najczęściej bardzo pośrednich, jakościowo, to znaczy wino bazowe należało rzeczywiście do takiego trzeciego czy czwartego sortu i waląc jak najmocniejszy aromat żywicy, no już w tej chwili niczego nie powlekano, tylko po prostu dolewa się olejku, takiego ekstraktu z żywicy, no to nadawało winu zdecydowany taki aromatyczny i smakowy rys, a z drugiej strony pozwalało też, nie ukrywajmy, ukryć troszeczkę wady tych bardzo takich podstawowych win. Natomiast to, co dzisiaj Państwu prezentujemy, to jest Retsina nowej generacji. To jest taka Retsina, jakby to powiedzieć, neotradycyjna, czy taka postmodernistyczna, w każdym razie antyprzemysłowa Retsina najwyższej jakości. Ten trend rzeczywiście, żeby robić Retsiny na tym poziomie uwagi i jakości, się narodził 5, 6, 7 lat temu. Pierwszym producentem był macedoński Kechris, który rzeczywiście zaczął tą żywicą zaprawiać całkiem dobre, bazowe, białe wino.
Rycina jest zazwyczaj specjalnością Attyki, czyli tego regionu Grecji położonego wokół Aten, nie Macedonii, czyli północnej części Grecji, której stolicą są Tesaloniki, gdzie używa się też trochę innych szczepów, także to wino rodziny Kechris ze szczepu Assyrtiko już było taką sensacją około 10 lat temu. W tej chwili będę pisał te nazwy może dla Państwa na czacie. Kechris opracowali jeszcze ambitniejsze wino, czyli beczkowany Assyrtiko, które następnie lekko się traktuje żywicą i to wino nazywa się Łza Sosny. Jest już też dostępne w Polsce, pisaliśmy o nim. Innym znakomitym winem powstającym od chyba już nawet kilkunastu sezonów jest Gaja, czy też Jea, jeżeli chcemy tak to po grecku wymawiać, bardzo znana winnica z Nemei, Rytinitis Nobilis. No a proszę Państwa, Tetramitos to jest winnica z Patras, czyli z Peloponezu, z północnej części Peloponezu, która specjalizuje się w szczepie Roditis i która do niedawna produkowała takie dosyć konwencjonalne wina z tego Roditis, białe, takie dosyć szczupłe, wytrawne, można o nich mówić, że to są takie greckie szabli, na dużych wysokościach 900 metrów, 1000 metrów produkowane, natomiast od kilku sezonów zmieniła kurs na naturalny i w tej chwili leżakuje wiele swoich win w amforach glinianych na taką modłę gruzińsko-starożytną. No i nie siarkuje też win. W związku z tym jest tutaj kilka elementów rzeczywiście bardzo, bardzo progresywnych, tak to nazwijmy. I mamy jeszcze do tego rycinę. Tego jeszcze nikt wcześniej nie próbował. Ryciny amforowej nie próbowano, a już bez siarki to kompletne szaleństwo. Czyli mamy połączenie trzech dziwactw w jednym winie. To jest rzeczywiście jedno z najbardziej szokujących pomysłów winiarskich na świecie. Proszę Państwa, mam już tutaj głos na czacie, że nie czujemy żywicy. Trochę ją czuć. Rzeczywiście ona nie jest taka bardzo intensywna, taka buchająca z kieliszka, jak mamy w takich, no nie wiem jak to nazwać, tradycyjnych rycinach czy rozpowszechnionych na rynku rycinach. Rzeczywiście to, co łączy te ryciny nowej generacji, to jest bardzo delikatna zawartość żywicy. Zdecydowanie się zmniejsza udział tej żywicy po to, żeby nie maskować charakteru wina, tylko żeby dodawać jedną taką nutę aromatyczną do złożoności. Także ja, proszę Państwa, czuję tutaj tę sosnę, ale ona jest rzeczywiście zarówno delikatna, jak i też wyższej jakości, nie taka gorzka, jaka bywa w tych takich zwyczajnych rycinach. Niektóre zresztą są bardzo fajne, bo to są dobre wina kulinarne. Kuchnia grecka, gdzie często mamy te meze na talerzu, na stole, mamy różne takie talerzyki. Wiele z nich to są mocno przyprawione takie potrawy. Bardzo często jest dużo czosnku, ale mamy na przykład taramo salata, czyli tę ikrę, pastę z ikry, to jest też bardzo intensywne jedzenie. Tam się przydaje takie wino z mocniejszym akcentem i uważam, że niektóre te ryciny takie normalne, sklepowe, na przykład Malamatina w takich charakterystycznych półlitrowych butelkach, to są dobre napoje, które spełniają jakąś taką swoją funkcję. Natomiast tutaj mamy poszukiwanie jakości i stylu i rzeczywiście kompletny freestyle. To jest taka improwizacja w nieznanym dotąd stylu muzycznym. To nie jest jazz, to nie jest klasyka, to nie jest rock, to jest po prostu coś, jakieś kompletne szaleństwo. Także jest lekka żywica, mimo wszystko wydaje mi się lekka żywica. Mamy oprócz tego, proszę Państwa, jabłko, gruszkę. Mamy takie nuty może też trochę cytrusowe, skórkę z cytryny, właśnie. Proszę Państwa, i na podniebieniu to wino też nie ma dużo żywicy, chociaż ona się pojawia w końcówce, ale proszę zwrócić uwagę, też kluczowy aspekt, to wielu producentów z Grecji robiących dobre wina zawsze się tak buntowało przeciwko tym rycinom sklepowym, przemysłowym, że one są bardzo gorzkie. Rzeczywiście duża zawartość tej żywicy sprawiała, że one były niezwykle gorzkie i no, uważano, że to jest ani nie jest to szlachetne, ani specjalnie nie jest to zrównoważone. Tutaj mamy czysty smak od początku do końca szczepu Roditis, który nie jest jakimś czempionem aromatyczności. To jest odmiana taka jabłeczno-gruszkowa, taka dosyć prosta w swoim profilu. Ją się ceni bardziej za taki kręgosłup kwasowy i pewną świeżość i fakt, że ona pozostaje świeża nawet w gorącym klimacie południowej Grecji, bo Peloponez to jest już sucha, rzeczywiście gorąca kraina. Nie wszystkie miejsca w Grecji takie są, ale Peloponez owszem, tu gdzie właśnie jest centrum
uprawy szczepu Rodicis. Proszę Państwa, wino jedyne w swoim rodzaju. Ja mam dla Państwa teraz listę win, bo na większości sesji Państwo o to pytają, także mam listę win z cenami. Więc wklejam to w tej chwili zgodnie z numerami, z którymi degustujemy i to wino, jego inną też zaletą jest bardzo niska cena, powiem szczerze, jak na wino takiej jakości, bo to jest tylko 55 zł u nas na półce w Polsce. Bardzo często producenci win naturalnych w tym stylu, zresztą będziemy kilka takich win dzisiaj jeszcze w tej sesji mieli, więc do tematu cen jeszcze powrócimy, ale wielu producentów win naturalnych generalnie się ceni dość wysoko. Oczywiście oni kierują swoje wina do bardzo ograniczonego segmentu rynku i tam często tolerancja dla wyższych cen jest całkiem spora. To dotyczy między innymi różnych takich modnych restauracji, bistro, neobistro. No a tutaj mamy wino, być może dlatego, że pochodzi z Grecji, chociaż w Grecji w tej chwili też pojawiają się drogie wina po 50-60 euro. Tutaj muszę powiedzieć, że cena jest niezwykle przyjazna. Proszę Państwa, Tetramitos, ten producent z Patras, robi w tej chwili wiele różnych win. W Polsce mamy 5 etykiet, odsyłam do recenzji na inicjatywie dotyczącej tych win. Wkleję może Państwu link, żeby nie trzeba było szukać. Importerem jest Piotr Pietras, jeden z dwóch polskich master sommelierów, który od półtora roku mniej więcej prowadzi też swój własny import pod nazwą Terroiryści. Wiele bardzo, bardzo interesujących win się pojawia w jego katalogu. Jest między innymi zagorzałym fanem szampanów nowej generacji. Codziennie mam ochotę wypić jakiś nowy szampan od Piotra Pietrasa, jeżeli tylko mnie stać, ale też muszę tutaj zdjąć kapelusz przed Piotrem i pogratulować mu i odwagi, i też takiej znajomości tego, co się dzieje na świecie, ponieważ no, o takiej Grecji to mało się w ogóle wie. O naturalnych winach z Grecji jeszcze mniej, bo to jest w tym dosyć konserwatywnym kraju raczej na razie raczkujący segment rynku. No a sprowadzić coś takiego do Polski, która też nie jest awangardowym rynkiem wina. Nie jesteśmy Japonią ani Londynem. To jest, wydaje mi się, odważna decyzja, ale wiem, że recepcja tych win jest niesamowicie dobra. Proszę Państwa, w tej gamie mamy też muszkat, Muscat Blanc Nature z amfory, bez żywicy, mamy Rodicis pomarańczowy macerowany i mamy dwa wina czerwone, już takie trochę bardziej szalone dla fanów octu balsamicznego, ale też bardzo ciekawe, między innymi z użyciem super rzadkiej odmiany, rosnącej tylko tam w paru winniczkach Mavro Calavritino. Calavrita to jest ta wieś winiarska na wschód od Patras, w której siedzibę ma Tetramitos i jeszcze kilku innych producentów. Proszę Państwa, Recina może smakować tylko w Grecji. No myślę, że takie jakościowe Reciny mogą też smakować poza Grecją. Rzeczywiście te takie normalne to się zgodziłbym. Dobrze schłodzone do tamtego jedzenia i w tamtych okolicznościach przyrody. Myślę, że to jest butelka, po którą ja z chęcią sięgam. To jest już któraś butelka, którą napiję tej Reciny. Nie mam problemu, żeby pić ją też w Polsce. Proszę Państwa, najbardziej na pewno oryginalne wino tego roku pod względem takim stylistycznym i takich decyzji. Oby więcej takich odważnych, ciekawych i dobrze bardzo zrobionych win. Proszę Państwa, drugie wino, które mam dla Państwa, jest winem całkowicie konwencjonalnym. Ono reprezentuje styl międzynarodowy, czyli jest to wino z RPA od producenta Stellenrust. Bardzo solidnego, który ma wiele dobrych win, no nie należy może do tej elity winiarstwa z RPA, takie, co wywołują szybsze bicie serca, będziemy mieli jedno takie wino z tej grupy dzisiaj czerwone w naszej sesji, natomiast Stellenrust produkuje solidne wina na różnych poziomach cenowych, bardzo dobrze zrobione. Te tańsze wina Stellenrust są w tej chwili dostępne w Polsce w supermarketach w cenie około 40 zł i stanowią super atrakcyjny zakup. Natomiast tutaj mamy Barrel Fermented Sauvignon Blanc, czyli beczkowany Sauvignon Blanc. Ja już wspominałem o tym trendzie dzisiaj w czasie jednej z poprzednich sesji, naszej pierwszej sesji, kiedy mieliśmy beczkowane Sancerre, Doliny Loary, a tutaj mamy, proszę Państwa, no o wiele bardziej intensywny styl Sauvignon Blanc. Natomiast to też nie będzie taki festiwal marakui i ananasa, jaki mamy w Nowej Zelandii. To jest wino
Swoim stylem nawiązujące właściwie do białych Bordeaux. Białe Bordeaux to jest w ogóle super temat właśnie ostatnich tak naprawdę paru lat, dwóch lat, trzech lat, ponieważ popularność win białych na całym świecie rośnie, wszyscy chcą w tej chwili pić wina białe, no to takie regiony, które generalnie specjalizują się w winach czerwonych, takie jak Bordeaux, szukają gdzieś tam też adaptacji do nowych warunków rynkowych i biorą się na poważnie za wina białe. No i tam oczywiście stylem z tradycyjnym, historycznym białych, dobrych Bordeaux, tych z najwyższej półki, zwłaszcza apelacja Grave i Pessac Léognan, to są beczkowane mieszanki Sauvignon Blanc i Semillon, drugiej odmiany bordowskiej. To są wina, w których mamy aromat i proszę zwrócić uwagę, tutaj też tak jest, że my rozpoznajemy to wino jako Sauvignon Blanc, tutaj mamy kiwi, tutaj mamy trochę szparaga, tutaj mamy taką nutę, nie wiem, ja ją nazywam nutą sałaty, taką charakterystyczną zieloną, taką chrupką, charakterystyczną dla Sauvignon Blanc, ale mamy też kokosa, już pochodzącego z beczki, już mamy wanilię, też nutę beczkową. Mamy trochę nut maślanych, pochodzących z fermentowania wina w beczce, nie tyle z dębu, co z tak zwanej fermentacji jabłkowo-mlekowej, z drugiej fermentacji, kiedy bakterie kwasu mlekowego przemieniają kwas jabłkowy w mlekowy, nadając winu te wszystkie nabiałowe nuty i taką kremową fakturę. To się prawie zawsze stosuje, kiedy wino białe fermentujemy w beczce. Także proszę Państwa, zamiast pewnej prostoty, ja już dzisiaj to mówiłem przy sąsiadach, zamiast pewnej prostoty niebeczkowanych Sauvignon Blanc, które są rzeźkie, chrupkie, kwaskowate, zielone, bardzo cytrusowe. Tutaj mamy to samo i to w sporej intensywności. Proszę zwrócić uwagę, w ustach dużo jest tego grejpfruta, pomelo, pasiflory, ale mamy jeszcze coś dodanego. I ten dodany element sprawia, że Sauvignon już nie jest taki bardzo stereotypowy. Staje się czymś bardziej złożonym, czymś bardziej ciekawym, z większym też potencjałem, bo oczywiście te niebeczkowane Sauvignon Blanc, te proste, one mają gdzieś tam ten swój żywot 3-4-letni, zanim zaczną tak naprawdę tracić owoc. Natomiast tutaj to jest wino już 3-letnie, 2017 rocznik i jest cały czas super rzeźkie. Tak naprawdę dopiero się zaczyna rozpędzać do setki. Tę setkę pewnie osiągnie, czyli swój szczyt osiągnie pewnie gdzieś za jakieś 2 lata. Proszę Państwa, 13% alkoholu, mamy jednak mocne chłodzenie od Atlantyku, Oceanu Indyjskiego, zależy jak na to patrzy się, raczej uważamy Atlantyk, ponieważ region Stellenbosch w RPA jest otwarty na wpływ oceanu, tam są co prawda głębiej położone tereny i na wyższych wysokościach, ale również schodzące do oceanu i w związku z tym to chłodne powietrze i bardziej wilgotne wpływa sobie do Stellenbosch i sprawia, że te wina rzeczywiście zachowują wysoką kwasowość, a tak bardzo nie dojrzewają. Często ten alkohol jest w tych winach niższy. Więc mamy nowy świat z takim jednak trochę chłodniejszym charakterem. Po Nowej Zelandii można powiedzieć, że to RPA robi te wina najbardziej w stylu, można powiedzieć, takim europejskim. Pan Janusz pisze, że niższa kwasowość jak na Sauvignon Blanc, niższa niż Dolina Loary może, bo Bordeaux, białe Bordeaux nie zawsze są takie bardzo, bardzo kwasowe. Ja natomiast w tym winie czuję całkiem taką rzeźkość limonkową. Z tym, że ona jest rzeczywiście skontrowana takim masełkiem, także można odnieść w jakimś momencie wrażenie, że to zespolenie, ten mariaż jest bardzo udany. Proszę Państwa, ołki Sauvignon Blanc, beczkowe Sauvignon Blanc, zdecydowany trend ostatnich lat. Mieliśmy w historii winiarstwa w latach 80., 90. ogromną popularność win z Chardonnay i potem nastąpiła reakcja, czyli anything but Chardonnay. Wszystko byle nie Chardonnay, tak się mówiło, nie mogę już patrzeć na Chardonnay. Potem mieliśmy i nadal chyba trwa w Polsce wielka popularność Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii właśnie, ale też różnych innych. No, my pijemy na przykład z Chile trochę Sauvignon Blanc. No i niektórzy mówią, mam dosyć już Sauvignon Blanc, już nie chcę, chcę teraz czegoś innego. Może Chardonnay, niektórzy wracają do Chardonnay. A żeby nie doszło do zupełnej takiej kontrrewolucji ABS, anything but Sauvignon, no to producenci Sauvignon szukają jakiejś większej różnorodności i właśnie beczka jest sposobem. Proszę Państwa, przejdźmy do wina numer 3.
I to jest wino, które co prawda pochodzi z Austrii, czyli kraju, który wszyscy znamy, przez który przyjeżdżamy na wakacje jadąc czy do Włoch, czy do Chorwacji. Albo w ogóle do Austrii idziemy na wakacje, chociażby zimowe. Zobaczymy, jak tam będzie w tym roku ze stokami narciarskimi, ale wiem, że Austria nie chce zamykać. No, nie dziwię im się. Więc znamy te wina, kupujemy tam dużo win, natomiast najczęściej jest to Grüner Veltliner i Riesling. Zapominamy często o tym, że w Austrii jest wiele innych rdzennych odmian winorośli, które są niezwykle interesujące i dopiero teraz zaczynamy na nie patrzeć tak z większym zainteresowaniem i doceniać ich potencjał. Jest na przykład Rotgipfler z regionu Termenregion, bardzo ulubione przeze mnie wino. Mamy Neuburger, taką historyczną austriacką odmianę w Dolnej Austrii. No i mamy, proszę Państwa, szczep, na który chcę dzisiaj zwrócić Państwa uwagę i dlatego zaliczam go dzisiaj do tych naszych odkryć, którymi chcę się podzielić, Roter Veltliner, czyli czerwony Veltliner, właściwie różowy Veltliner. Proszę Państwa, zbadano 2018 rok, proszę Państwa, tak, Roter Veltliner 2018, proszę Państwa, zbadano, że to wino, że ten szczep nie ma nic wspólnego z Grüner Veltlinerem, czyli tak naprawdę dzieli z nim tylko i wyłącznie nazwę. Jest odmianą niespokrewnioną, pochodzącą tam z innej trochę gałęzi tych wszystkich austriackich odmian. Tak, przepraszam za pomyłkę na liście, bo mamy na liście 16, a tutaj mamy w próbkach i w butelce mamy rocznik 18. Proszę Państwa, i teraz Roter Veltliner jest specjalnością regionu Wagram. Region Wagram leży w Dolnej Austrii, ale w odróżnieniu od pozostałych regionów winiarskich na południowym brzegu Dunaju, czyli na brzegu prawym, na zachód od Wiednia, jakieś, nie wiem, godzinę jazdy, niecałą godzinę jazdy. I w odróżnieniu też od tych regionów, które zawsze wymieniamy jednym tchem, czyli Kremstal, Kamptal i Wachau, jest okolicą przede wszystkim płaską, zdominowaną praktycznie w całości przez gleby lesowe. Mamy trochę lesów w Kremstal, gdzieś tak w połowie. Pozostałe gleby w Kremstal to jest praskała wulkaniczna gneis, Urgestein, który dominuje już całkowicie, prawie całkowicie w Wachau i w dużej części też jest obecny w Kamptal. Dlatego tamtejsze wina, Veltlinery i Rieslingi mają często taki bardzo silny rys mineralny, natomiast les daje wina bardziej łagodniejsze, bardziej trochę płaskie, niektórzy mówią mniej pikantne, mniej też kwasowe, łatwiejsze takie trochę w piciu. Proszę Państwa, bardzo ciekawe wina pochodzą z lesów, również Grüner Veltliner. Natomiast Roter Veltliner daje wino mocniejsze niż Grüner. Mniej kwasowe, bardziej takie szerokie, bardziej bogate, bardziej pikantne, bardziej ekspresyjne. Takie wino, które aż się prosi, żeby wlać je do beczki, ponieważ przypomina gdzieś tam w swojej istocie, w swoim stylu, w swoim ciężarze Chardonnay z tych cieplejszych regionów lub też niektórzy mówią na przykład Viognier. Viognier z tymi nutami Morelli, brzoskwini, dużą aromatycznością. Myślę, że Roter Veltliner jest trochę bardziej pikantny niż Viognier i ma taki rys zielony, zielonych owoców. Z jednej strony pachnie brzoskwinią, więc chciałby się powiedzieć brzoskwinia, ale proszę Państwa, to jest taka brzoskwinia nie taka z Prowansji czy tam z Włoch, taka żółta, pomarańczowa i taka super słodka. To jest taka bardziej nasza polska brzoskwinia. Albo proszę Państwa, takie nasze polskie morele, takie bardziej kwaskowate niż słodkie tak naprawdę i jeżeli Państwo będą w Austrii, to często te owoce z sadu, te owoce pestkowe, one są bardziej zbliżone w smaku do tych naszych polskich. Morele Wachau, na przykład słynie z moreli, tam się robi z moreli doskonałe i konfitury i proszę Państwa wódki morelowe, takie morelówki, doskonałe destylaty owocowe. Niektórzy mówią, że nawet lepsze niż austriackie wina. No nie chcę już wchodzić tutaj w takie wartościowanie. Proszę Państwa, czyli mamy ten taki nasz kontynentalny, środkowoeuropejski, chłodnawy Viognier. Mamy te brzoskwinie i morele, ale takie te nasze z zimniejszego rejestru, z zimniejszego klimatu. Trochę nut beczkowych, to jest wino beczkowane, najlepsza etykieta tego producenta Fryca, Privat.
On robi oprócz tego jeszcze kilka etykiet Ortewerdina, trochę lżejszych, wino z pojedynczej winnicy Steinberg, ale specjalna selekcja beczkowa, drogie, zwłaszcza jak na Ortewerdinera, 129 zł, ale moim zdaniem, proszę Państwa, niezwykle udane, super konkurencja dla właśnie beczkowanych win białych z całego świata, czy to będą, nie, czy to będą Chardonnay, na przykład z Kalifornii, czy z Argentyny, czy Chenin Blanc z RPA. Mnóstwo smaku, super koncentracja. Proszę Państwa, spory alkohol, 14,5, ale tego moim zdaniem nie czuć. I ja to nawet teraz mówię z całą odpowiedzialnością, bo mam te wina trochę cieplejsze. Wyjąłem sobie z lodówki je ciut wcześniej te nasze, nie mówię białe, te nasze cztery jasne wina. I w takiej wyższej temperaturze zwykle czujemy bardziej alkohol, a moim zdaniem jest tutaj doskonale wręcz wtopiony. To jest oczywiście bogate, sycące wino, które nie ma ambicji do tego, żeby być winem lekkim czy odświeżającym. Wino do gęsi, proszę Państwa, tym bardziej, jeżeli będziemy gęś robili na taki sposób bardzo środkowoeuropejski, ze słodkimi jakimiś akcentami w sosie czy w dodatkach, lub kaczka i tego typu kierunki. Proszę Państwa, ciekaw jestem Państwa opinii, kto w ogóle znał Rotterweltlinera, bo rzeczywiście występuje tylko w regionie Wagram. Ostatnio chyba policzono, że jest około 100 hektarów tego szczepu. No to nie jest bardzo mało, to nie jest wymierający szczep, ale to jest lokalna specjalność, tak? Nigdzie indziej go nie ma. Również i w krajach ościennych, bo często te austriackie szczepy występują na przykład też na Morawach, w Słowacji, na Węgrzech, prawda, w Chorwacji, w Słowenii, czyli na terenach byłego cesarstwa, a Rotterweltliner wyłącznie tylko Wagram. Myślę, że super ciekawostka. I myślę, że wino, które no, w każdym roczniku jestem ciekaw, jak ono smakuje. Mogę Państwu powiedzieć, że ostatnio w Austrii był przegląd win z 2010 rocznika, taki retrospektywa 10 lat i wśród najlepszych 20 win pojawił się też i ten z rocznika 2010 roku. Był naprawdę ciekawy i wcale nie taki ewoluowany, jak się spodziewałem, bo często myślimy, a bogate wino, nie takie kwasowe, akurat on ma kwasowość. To nie będzie się tak dobrze starzało. Trochę tokajowe, Panie Januszu, on nie jest słodki, on ma tam chyba 5 gramów cukru, to jest wino wytrawne, natomiast jest bardzo bogaty, nie tak kwasowy chyba jak wina wytrawne czy półwytrawne z Tokaju. Więc ma na pewno te nuty aromatyczne, trochę tokajskie, morele, właśnie trochę tej pikanterii, natomiast budowa wydaje mi się, że jest trochę większa. Jeżeli już, to bym bardziej się powołał może na inne regiony Niemiec, bardziej by mi pasował może trochę do białych win z Balatonu, które są często takie bardziej troszkę gęste. Proszę Państwa, czwarte nasze wino jasne, to jest wino pomarańczowe, to nie jest wino białe. I mamy wino ze Słowenii, czyli tutaj mamy znowu środkową Europę, mieliśmy i Bałkany, można powiedzieć znowu, tak? Mieliśmy Grecję, Słowenię, Austrię. Widzą Państwo, staram się bardzo tutaj zaprosić Państwa na takie nietypowe wycieczki. I mamy apelację dawną, dawniej zwaną Koper od głównego swojego miasta, a w tej chwili zwaną Słowenska Istra, Korenika i Moszkon. Proszę Państwa, firma, która istnieje od wielu lat, produkowała dawniej wina takie bardziej konwencjonalne, solidne, a odkąd przeszła na uprawę biodynamiczną i na taki bardziej naturalny styl win, robią przede wszystkim dużo win pomarańczowych, to wydaje mi się, że te ich wina są, stały się o wiele ciekawsze. I mamy, proszę Państwa, blend. Mamy mieszankę trzech odmian uprawianych w słoweńskiej części Istrii. To brzmi dumnie, ale przypominam, to jest 25 km długości wybrzeża, cztery tylko miasteczka, w zasadzie wsie winiarskie, tych winnic tam w słoweńskiej Istrii jest pewnie jakieś 500 tylko hektarów. 60% szczepu Malwazja, istarska Malwazja, 30% Chardonnay, 10% Pinot Gris. Ponieważ to nie jest wino szczepowe, to może to napiszę. 60% Malwazja, istarska, 30% Chardonnay i 10% Sivy Pinot, czyli Pinot Gris. Proszę Państwa, i wino było macerowane przez 7 miesięcy, po czym leżakowane w dużych beczkach i nie zawiera też praktycznie w ogóle dodanej siarki.
Także jest winem zdecydowanie w stylu naturalnym, winem macerowanym, winem pomarańczowym. Tak nazywamy te wina białe, które leżakują, produkowane są z długim kontaktem soku ze skórkami. Zazwyczaj, kiedy produkujemy wino białe, to tłoczymy bezpośrednio sok w prasie takiej pneumatycznej. Zależy nam na tym, żeby nie było żadnej maceracji, żeby do wina nie przechodziła ani ciemniejsza barwa, ani też na przykład taniny, cierpkość. Natomiast w winie pomarańczowym, i tutaj oczywiście pierwowzorem są białe wina z Gruzji, te tradycyjne robione w amforach, gdzie się tylko rozgniata winogrona i wkłada zarówno sok, jak i skórki, żypułki do amfory na pół roku. Dopiero potem się to wino wyciąga i ono jest właśnie takiego bursztynowego koloru. Wino pomarańczowe lub też wino bursztynowe, bo to są różne określenia na to samo. Proszę Państwa, no i mamy jeszcze oprócz tego wino 10-letnie, bo to jest rocznik 2010. Czy tym razem mi się udało podać właściwie Państwu rocznik na etykiecie, na naszych listach? Tak, udało się. Proszę Państwa, i co Państwo na to? To jest wino delikatniejsze niż na pewno wina białe z Gruzji, te tradycyjne wina białe z Gruzji. I to mi się w nim bardzo podoba, dlatego że te gruziny są fajne, ale to jest trochę tak jak z ryciną, że one smakują dobrze na miejscu. Jak się będzie miało taki suto zastawiony gruziński stół i oczywiście tamtejszą legendarną gościnność, te kończące się tam uczty, no to te wina bardziej smakują, jakoś lepiej się je rozumie. Myślę, że to częściowo też wynika z tego, że cały czas przez kilka dni się pije tylko te pomarańczowe wina, jakoś zaczynamy dostrzegać też ich niuanse. Natomiast rzeczywiście jak się je w Polsce otwiera, ja mam często takie doświadczenie, że są trochę męczące. Są gorzkie, są cierpkie i tylko do jedzenia, a solo będzie trudno pić. Tutaj w Słowenii, proszę Państwa, mamy zdecydowanie delikatniejszy styl, pomimo że ta maceracja tutaj była bardzo długa. Natomiast jest to wino zrobione z taką trochę większą kontrolą, z troszeczkę większą delikatnością. Poszukuje się tutaj już równowagi bardziej na taki sposób zachodnioeuropejski, bo oczywiście gruzińscy winiarze to oni nie poszukują żadnej równowagi, oni poszukują ekspresji, tak? Oni poszukują dzikości serca, poszukują autentyzmu, no i przede wszystkim robią wina takie, jakie od zawsze piją, w związku z tym niespecjalnie zaprzątają się takimi jakimiś parametrycznymi sprawami, takimi jak właśnie balans wina w degustacji. A tutaj jednak mamy coś takiego komunikatywnego. Wino, które moim zdaniem jest niezwykle łatwe w piciu, jest niezwykle delikatne, pomimo tej swojej pomarańczowości wydaje mi się, że świetnie wypada nawet i solo. Zdecydowanie bym sięgnął po takie wino solo i dla mnie jest rzeczywiście super, super ciekawe, super dobrze zrównoważone. Mam informację, że przestał działać na nasz live stream. Na Facebooku puszczam to teraz, dlatego chwileczka tutaj przerwy. Proszę Państwa, więc mamy bogatą fakturę, pełne smaku, takie bardzo morelowe wino, natomiast proszę zwrócić uwagę, że w ogóle nie jest cierpkie ani gorzkie w tym smaku na podniebieniu. O wiele lepiej wyważone, gdzieś tam takie precyzyjne i rzeczywiście super wino do zastosowań kulinarnych. Mogę Państwu powiedzieć, że jednym z zaskakujących takich połączeń, nasi sommelierzy bardzo lubią tego typu wina i często je stosują. W tych naszych najlepszych polskich restauracjach jest wiele win pomarańczowych. Jednym z najciekawszych takich połączeń był śledź. Zazwyczaj przy śledziu staramy się wybrać jakieś wino albo z cukrem, żeby zrównoważyć tę słoność, albo kwasowe. A podany taki oczywiście specyficznie przyrządzony, bo on miał jakiś taki trochę pokruszonego chyba piernika na wierzchu, ale doskonały, był wprost śledź z winem pomarańczowym. Proszę Państwa, śledzie już za 19 dni, a niektórzy zaczynają wcześniej, więc proszę może wyposażyć się w butelkę wina pomarańczowego i spróbować, czy to połączenie rzeczywiście będzie takie udane w warunkach domowych. Proszę Państwa, proszę podnosić rękę, ja będę dawał głos, albo oczywiście na czacie się wypowiadać o tym winie, może komuś w ogóle nie smakuje. Mamy, proszę Państwa, wolność słowa w naszym dzisiaj streamingu live, także można krytykować, mówić, że jest okropny.
i wysłuchamy z chęcią argumentów w tej sprawie. Proszę Państwa, no a jeżeli nie ma tutaj uwag, to proponuję, żebyśmy przeszli dalej. I mamy, proszę Państwa, kolejne wino numer 5, to jest wino z Portugalii. Wino słynnego winiarza Dirka Niporta, a w zasadzie w tej chwili już tak naprawdę produkcję przejmują i też wiele pomysłów narzucają jego synowie. I proszę Państwa, mamy wino Niporta, zupełnie też szalony nowy styl wina, należący do takiej grupy szerzej określanej przez Niporta jako Nat Cool, czyli Natural Cool. W tej serii są na przykład litrowe butelki takich bardzo lekkich, super łatwych w piciu win białych i czerwonych, takich liter flasze, po niemiecku to mówimy, takich po prostu napojów winiackich, ale świetnie zrobionych, bardzo, bardzo ciekawych. No a tutaj mamy, proszę Państwa, wino z amfory, czyli jakby coś podobnego do poprzedniego wina, tylko to jest wino czerwone, a w zasadzie, proszę Państwa, nie wiem, proszę mi powiedzieć, czerwone czy różowe? To jest pytanie do Państwa. Kolor bardziej czerwień, ale smak bardziej róż, dlatego że prawie w ogóle bez tanin. Bukiet jest też taki super lekki, z wyraźną taką nutą amfory, takiej gliny. Proszę Państwa, ja często używam takiej metafory, kto z Państwa grywał w tenisa, to jest taki zapach kortu tenisowego, oczywiście tego ziemnego kortu, tej mączki ceglanej, taki po deszczu. Bardzo specyficzny taki zapach i tutaj wydaje mi się, że mamy coś takiego, czujemy tę glinę. Amforę właściwie bardziej, taką ceramikę, no bo tak wyglądają, zresztą tak jak tutaj na etykiecie. Proszę Państwa, gruzińskie mają tutaj takie ostre zakończenie, bo one są zakopywane w ziemi, natomiast portugalskie amfory, bo Portugalczycy używają amfor od setek lat do starzenia swoich win, szczególnie na południu Portugalii, w Alentejo. Te amfory nazywają się barru, to one stoją, one są na powierzchni w magazynach, one nie są zakopywane, dlatego mają płaskie tutaj dno, żeby mogły stać. I rzeczywiście te wina czerwone z amfor portugalskich są niezwykle specyficzne, bo są zupełnie inne od gruzińskich win. Proszę Państwa, w Gruzji czerwone wina nie zawsze idą do amfory, ale te, które idą, na przykład Saperavi stanowi ogromną większość czerwonych szczepów w Gruzji. Białe są bardziej różnorodne, ale czerwone są prawie wszystkie ze szczepu Saperavi z nielicznymi wyjątkami. To jest bardzo, bardzo ciemny, praktycznie czarny szczep i niesamowicie taniczny, więc on w tej amforze bardzo, bardzo powoli ewoluuje i bardzo powoli łagodniej. Natomiast te portugalskie wina z amfory są bardzo lekkie. Mają te nuty takie przedziwne, owocu granatu, jakieś takie trochę sierściowe, rzeczywiście też tej ceramiki, takiej mokrej gliny. I proszę Państwa, w ustach są takimi w zasadzie, można powiedzieć, samolocikami z papieru. Puszczamy tylko po prostu taki smak tego owocu granatu i on sobie gdzieś tak leci w powietrzu i my go łapiemy. I prawda, druga osoba go łapie i proszę zwrócić uwagę, bardzo są ażurowe. Tej takiej tradycyjnie rozumianej struktury, w sensie takiego ciężaru, który by ściągał to wino w dół, gdzieś tam je osadzał jako taka architektura, jak taka ściany budynku. Zresztą w niektórych językach o strukturze wina to się mówi architektura wina, tak po francusku między innymi, architecture. No to proszę Państwa, tutaj tego prawie w ogóle nie ma. Nie mamy tanin, gdzieś tam jest taki malutki pył, prawda, taki ceglany tych tanin. Nie ma też takiej super silnej kwasowości. To jest generalnie świeże wino z takim pewnym zielonym odcieniem tej kwasowości, ale nie można powiedzieć, żeby to było wino tak kwasowe jak na przykład Nebbiolo czy Barolo, czy nie wiem, chociażby Chianti. Więc tutaj jest wszystko stonowane i w zasadzie, co tutaj jest kluczową cechą tego wina? Moim zdaniem właśnie ten moment owocu, ale to jest taki owoc, to jest taka aluzja do owocu, to jest tylko taki, nie wiem, jakby rysunek owocu. Nie owoc, co się wgryzamy w taki super słodki, tylko bardziej piękny jakiś malunek. Jeszcze raz etykieta. Proszę bardzo, proszę Państwa, mamy tak, Niport, logo Niporta. Mamy Voyeur, to jest nazwa wina, rocznik 2018.
Vinho Tinto de Amphora, wino czerwone w amforze, Not Cool, logo tej całej serii tych takich młodzieżowych, progresywnych win robionych przez synów Niporta, Daniela i ciągle zapominam, jak się nazywa ten drugi. Fermentado i estagiado, fermentowany i starzony 8 miesięcy w amforach, które tutaj są narysowane. I proszę Państwa, 12,5% alkoholu na w gorącej Portugalii. Cena nie niska, no i tutaj już mamy rzeczywiście hipsterskie podejście troszkę do wina. Sprzedajemy się drogo, z wysoką marżą, mamy te szlachetne, nowe, ekscytujące projekty. Nie będziemy za tani, więc inne trochę podejście niż w naszej dzisiaj jedynce tej sesji, niż w Grecji Tetramitos z Patras, który jest rzeczywiście super niedrogi. Tutaj już rzeczywiście płacimy za markę Niport, ale też proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, płacimy za super wykonanie. Nawet ta etykieta, butelka, proszę zobaczyć, że mamy też i lak. No, prezentacja jest super, więc faktycznie wino niby takie leciutkie, niby młodzieżowe, ale to jest, proszę Państwa, bogata młodzież. No, czyli życzyć wszystkim, żeby byli nadal albo już bogaci, a wciąż jeszcze bardzo młodzi. Wtedy można pić tego typu wino, zamiast pić jakieś takie nudne, statusowe Bordeaux, czy jakieś tego typu inne wina, co są dla dziadersów. Proszę Państwa, proszę jeszcze o opinię, proszę jeszcze o uwagi. No, dzisiaj Państwo dużo pytają, z czym takie wino podawać. I odpowiedź jest taka, proszę Państwa, no musi być coś wegańskiego koniecznie, bo to jest taki mniej więcej rejestr, prawda, cywilizacyjny tego wina. Także myślę, że to powinno być jakieś takie wegańskie carpaccio z buraku, z jakimś może takim autorskim majonezem, oczywiście też wegańskim, posypane jakimiś takimi orientalnymi przyprawami, może sumakiem, bo tutaj trochę też są takie nuty tego sumaku. No i w takich wegańskich wegandach, wegańskich restauracjach na pewno by takie wino na kieliszki się dobrze sprzedawało. Ale nie chcę ironizować, myślę, że super ciekawe, super, super dobrze zrobione, super smaczne. To jest taki rodzaj zupełnie nowego stylistycznie wina, na które mam ochotę. Nie ma tutaj konia, nie ma tutaj octu, jest super czyste. Proszę Państwa, no to co, jedźmy dalej. I mamy wino numer 6, wino z Węgier. I to czerwone. No sam nie wierzę, że coś takiego wprowadziłem na listę. Normalnie to by było może jakiś furmint, bo jestem wielkim fanem furmintów. Ale mamy, proszę Państwa, Kek Frankosza z firmy Heimann Sexardu. I powiem Państwu szczerze, bo wina węgierskie to jest oczywiście jedna z głównych kategorii, którą w Polsce degustujemy, my, jak również my w fermencie jako degustatorzy. Więc ja od 20 lat degustuję wina czerwone węgierskie i naprawdę wiele się nacierpiałem w tym czasie. Wypiłem ocean alkoholu, dlatego że wiele tych czołowych win węgierskich było i nadal jeszcze częściowo jest super alkoholowych. Mam wina po 15-16% alkoholu, jakieś takie merloty z Wilań. Proszę Państwa, paździerze w ustach z powodu tej strasznej ekstrakcji tanin, ogromnej ilości tanin. I no też mnóstwo beczki. Także tych cierpień było naprawdę ogromnie wiele. No robiłem to wszystko oczywiście z miłości do naszych bratanków, ale cierpiałem i nie wahałem się też krytykować. Pisałem, że te wina są okropne, niezrównoważone, a przede wszystkim są kompletnie takie nieświatowe. No zresztą jak Państwo wiedzą, Węgry są generalnie takim krajem dosyć zamkniętym. Uważają, że ich cywilizacja jest najlepsza na świecie. Oni zresztą wymyślili wino, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jeżeli nie wiecie, to na Węgrzech się na pewno dowiecie o tym. I z Węgier winiarstwo rozszerzyło się na inne narody. No i różne tego typu wątki. W związku z tym eksport tych win węgierskich jest generalnie mały. No akurat Polska jest jednym z większych takich rynków eksportowych, chociaż ostatnio mają sukcesy też w kierunku na przykład amerykańskim ze swoimi białymi winami, z furmintami. No i w lutym 2020 nastąpiło dziwne zjawisko, dziwny dzień na evencie, który organizowaliśmy w Warszawie z winami węgierskimi. Spod lady zaserwowano mi takie wino. Wymyślił je i przeprowadził i zrobił
Zoltan Hajman Junior, czyli syn słynnego, bardzo charyzmatycznego Zoltana Seniora, jednej z największych postaci węgierskiego winiarstwa. No i dostał wolną rękę. Rób co chcesz, powiedział tata, który no, nigdy nie robił tych win kompletnie karykaturalnych, ale jednak mocne. Jego flagową etykietą jest na przykład wino Barbar, czyli właśnie smakuje mniej więcej tak, jak się nazywa. No a tutaj i zapraszam teraz Państwa do degustacji wina numer 6. Mamy coś zupełnie niezwykłego. Mamy wino, które nie jest nadekstraktywne, czyli które nie ma za dużo tanin, nie wyciśnięto z niego za dużo tanin, nie jest zbyt suche, zbyt cierpkie, tylko jest wręcz niedoekstrahowane. Underextracted jest w ogóle taki termin w krytyce winiarskiej. I ten cały nasz szczepkę Franco, z którego zwykle wyciskano siódme poty i z niego się robił jakiś taki nie do końca właściwie wiadomo co, jakiś taki pieprzny merlot, jakiś taki wycofany środkowoeuropejski, taki Shiraz, to tutaj się staje czymś nieprawdopodobnie finezyjnym i takim ulotnym. No i na przykład ujawnia zupełnie nieoczekiwaną taką swoją twarz, to znaczy nuty kwiatowe, nuty jakieś takie ziół, po prostu świeżych, nie wiem, estragon, czego się zazwyczaj w kekrankoszu nie czuło. I owoc, ale taki niesamowity, jest super czysty ten owoc. Malina, jakaś taka wiśnia. Bardzo, bardzo nieoczekiwany. Zrobiono rzeczywiście w winnicy też trochę inaczej, z bardzo takim starannym prowadzeniem gron w Barania Wölcz, w jednym z najlepszych siedlisk w Seksardzie. Wybrano 3 takie działki, pojedyncze działki, Batikerest, Sivem i nie pamiętam już teraz tej trzeciej. I wykonano takie 3 single vineyards, Kek Frankosze, jest również jedna kadarka. Proszę Państwa, wina dla mnie szokujące stylistycznie. Nie spodziewałem się, że Węgry w tym ćwierćwieczu, w tym półwieczu w ogóle zdecydują się na taki ruch. Nie doceniłem młodego pokolenia, które oczywiście wszędzie próbuje kupować, również na Węgrzech. Trendy, no różnica jest przede wszystkim, proszę Państwa, taka, że ci węgierscy 30-latkowie, to oni faktycznie piją wina zagraniczne i oni jeżdżą za granicę robić wino na stażach, a przynajmniej podpatrywać. Ich ojcowie, nawet jeżeli mieli super zasługi, to pokolenie, które wyprowadziło winiarstwo węgierskie z epoki komunizmu, nie miało jednak takich doświadczeń, nie miało takiej perspektywy. Oni rzeczywiście uważali, że ta węgierska tradycja jest najlepsza, tylko trzeba ją odkurzyć, odświeżyć, ją zdekomunizować. Natomiast ci młodzi patrzą już na to trochę inaczej, to znaczy zastanawiają się w zasadzie, kto powiedział, że my jesteśmy najlepsi. Bo to wino, które wczoraj piłem, Burgund albo Chardonnay z Australii, albo Barolo, albo jakieś stare krzewy z Chile, to było fantastyczne i my nie mamy na Węgrzech takiego wina. Więc zaczynają jednak zadawać takie niewygodne trochę pytania, no taka jest to po prostu późna lustracja winiarstwa, a po drugie mówią, no dobrze, tato albo dziadku, skoro my jesteśmy najlepsi, nasze winiarstwo jest najlepsze, to dlaczego zaczęliście robić wina w stylu francuskim? Bo na Węgrzech nie używano 100% nowej francuskiej dębiny do starzenia win, tylko raczej duże beczki. Więc dlaczego teraz mówicie, że ta nasza tradycja to jest robienie tego typu win? Bo to jest nieprawda, to jest dopiero niedawne, to są lata 90. No i te pytania są zasadne, no jedne lepiej postawione, drugie gorzej, ale to wszystko zaczyna się troszeczkę ruszać i mamy rzeczywiście, proszę Państwa, wino, które przypomina pod względem ciężaru burgundy i to takie lekkie, pod względem lekkości takiego owocu, finezji owocu, jakości owocu Barolo. Dzisiaj mieliśmy pierwszej sesji Barolo o takim rzeczywiście też i kwiatowym, wiśniowym zapachu, wcale nie takie odległe. No a pod względem generalnie takiego podejścia stylistycznego oczywiście bierze udział w tej takiej międzynarodówce hipsterów nowego pokolenia. Oni wszyscy ze sobą rozmawiają, piją swoje wina, wymieniają się i przemawiają takim nowym językiem, prawda, po nowoczesnym winiarstwa, tych nowych trendów. No, o ile to nie dziwi i jakoś tak też już nie bulwersuje we Francji, no to na Węgrzech to jest po prostu sensacja, że to nastąpiło.
I w dodatku mamy rzeczywiście wgląd, którego do tej pory nie mieliśmy, myślę, że bardzo wyraźny, w charakter Seksardu, styl tutejszych win i tutejszego kwanatorza. Proszę Państwa, z całą odpowiedzialnością nazywam to wino najciekawszym, na pewno najciekawszym winem węgierskim, jakie kiedykolwiek czerwonym próbowałem i nawet może najlepszym. Dlatego, że ono wreszcie ma głębie, wreszcie ma unikatowy styl, wreszcie ma niesamowitą pijalność i ma energię, bo problem z tymi takimi przebeczkowanymi, tymi nalewkami, takimi tymi merlotami po 16 V było to, że one nie miały energii. To były takie zmęczone wina już na samym początku. Można było pozostawać pod ich wrażeniem, jak się wypiło kieliszek, wow, ile smaku, ale wypić butelkę, to już od razu się szło spać, to było takie dla niedźwiedzie takie trochę wino, takie walnięcie przez niedźwiedzia łapą w łeb. No i a tutaj mamy coś takiego, co naprawdę dodaje energii człowiekowi, co tak budzi do życia. Proszę Państwa, nikt nic nie mówi. Może w takim stylu północno-koreańskim uznam to za po prostu aklamację, że wszyscy są za. Ale oczywiście bardzo proszę na czacie albo przez podniesienie ręki się wypowiadać. No, jest też fajne, że to, że mamy już te wina w Polsce, bo to jest nowiutka rzecz. One wyszły na rynek w lutym, w marcu. Wtedy był rocznik 17, teraz jest 18. No, myślę, że w dużej części są rozsyłane do dziennikarzy, bo już wiele osób o nich pisało, rzeczywiście z takim szokiem, zachwytem. Między innymi winiarka Dorli Moore, jedna z najciekawszych winiarek w Austrii, też napisała taki bardzo głośny wpis, zamieściła, że wino jest niesamowite, super, też się nie spodziewała, że z Węgier coś takiego powstanie. Także zobaczymy, co będzie dalej, ale już mamy te wina w Polsce. Importer Rafa Wino z Nowego Sącza, specjalizacja wina węgierskie. No, wysłuchał tego trendu, sprowadził. Cena myślę, że jest całkiem w porządku za takie wino, bardzo ambitne, to jest single vineyard. Tak, pan Bartek pisze, że Kadarka od Heimana jest też bardzo ciekawa i tam też są dwie wersje, wersja bezpodstawowa, mieszana i single vineyard. Są jeszcze lżejsze te Kadarki. No, przy Kadarce to jest jeszcze większy szok, bo oczywiście po tym szczepie to się spodziewamy w zasadzie tylko wszystkiego najgorszego. Proszę Państwa, zmieńmy kontynent, ale nie zmieniajmy stylu, dlatego że będziemy mieli również wino w takim stylu super progresywnym. Badenhorst to jest jeden z bohaterów rewolucji jakościowej w winach z RPA, która nawet już ma takie swoje miano Swartland Revolution, dlatego że ta rewolucja nastąpiła w regionie Swartland. To wino też pochodzi ze Swartland. Tutaj, gdzie by to Państwu pokazać. Wine of Origin Swartland, Swartland, nawet oni tak mówią po afrykanersku, czyli zachodni, północno-zachodnia część RPA, powyżej Kapsztadu, na północ od Kapsztadu. I proszę Państwa, albo też inne miano na tę grupę tych winiarzy, jest ich tam może kilkunastu takich gniewnych, chciałem powiedzieć młodych gniewnych, oni, no nie wszyscy już są takimi już licealistami, niektórzy już są takimi rzeczywiście dojrzałymi, z dorobkiem winiarzami, to jest Zoo Crew, czyli załoga Zoo. Ja pisałem o tym fermencie sprzed paru numerów, chyba w numerze 5. Tekst oczywiście do odnalezienia również na inicjatywie i również o Badenhorście. Proszę Państwa, tych winiarzy jest kilku. Najlepsi to są na pewno Ibn Sadi, może napiszę na czacie. Najlepsi winiarze nowej generacji w RPA, Sabi Family, Alhajt, który robi tylko wina białe, ale rzeczywiście jak się pije wino Alhajta, to się wydaje, że po prostu obudziliśmy się w lepszym świecie. Bardzo teraz drogie wina już rozchwytywane. Proszę Państwa, Duncan Savage, Mouliny i co tam jeszcze Państwu powiedzieć, David N. Nadia i oczywiście Badenhorst. No i wina z RPA są na razie u nas jeszcze nie takie bardzo popularne, ale znowu mamy zasługę jednostki, czyli Artura Zarzyckiego z firmy Vive Le Vin, który trzyma rękę na pulsie i wyśledził, co tam się dzieje w tym RPA, że tyle ciekawostek i że może by warto było spróbować w Polsce to zaprezentować i w ten sposób mamy Badenhorst. Proszę Państwa, to jest czołowa etykieta Badenhorsta w czerwieni, która nawet nie ma swojej nazwy, ona się tak roboczo nazywa Red Blend. Państwo widzą, nawet to nie jest tutaj nigdzie napisane.
z tyłu jest napisane Red Blend. Alkohol 13,5 i szczepy Shiraz, czyli Syrah, i on stanowi około 65%, czyli większość. I potem mamy Senso, Grenache, Tinta Barroca, portugalska odmiana, używana w RPA do produkcji takich a la Porto, ale też w tej chwili sporo ciekawych takich wytrawnych. Proszę Państwa, mamy gorący śródziemnomorski klimat. O, dziękuję bardzo Panie Michale. Pan Michał, niezastąpiony, już zamieścił link do mojego tekstu po wizycie w RPA i po spotkaniu z tymi są załogą ZOO. Rzeczywiście to było spotkanie trzeciego stopnia. Proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć, że co jak co, ale imprezować to oni potrafią. Ja nie dałem rady całą noc tak jak oni, a oni dalej pili, już nie degustowali, pili i tańczyli. Proszę Państwa, i mamy Swartland, śródziemnomorski, suchy klimat, już nie taki duży wpływ oceanu, jak mamy na przykład Stellenbosch, a zwłaszcza w tych takich zupełnie oceanicznych okręgach w... A, widzi, bo Pan Michał zamieścił do panelistów, a trzeba też do attendees. Dziękuję bardzo Panie Michale i już zamieściłem ten link. Perły w piekle, RPA. Temat cały czas aktualny, nawet w 2020 w RPA się zrobiło jeszcze gorzej, dlatego że był zakaz picia i eksportu wina przez wiele miesięcy w koronawirusie i generalnie winiarze są naprawdę no, w niewesołym położeniu. Proszę Państwa, śródziemnomorski, ciepły, suchy klimat, gleby w dużej części wulkaniczne, dużo jest takich granitów, ale bardzo zerodowanych, nie takie te skały granitowe, tylko jakiś taki proszek granitowy, bardzo stare gleby i mamy field blend, czyli mieszane nasadzenia z przewagą tego Syrah i mamy wino z RPA, no ale oczywiście, jeżeli Państwo czują w kieliszku zapach północnej doliny Rodanu, takich win Syrah jak, nie wiem, Saint-Joseph czy Cotroti, to nie są Państwo dalecy od prawdy, dlatego że taka jest inspiracja, taki jest kierunek, taki jest styl. Ale jeszcze przefiltrowany przez to winiarstwo naturalne. Niska siarka, bardzo nieinterwencyjne metody produkcji. Jedną z takich metod tutaj stosowaną na szeroką skalę jest nieodszypułkowywanie gron, czyli tłoczymy wszystko razem z szypułkami, przez co do wina przenika trochę więcej zielonych, trochę więcej takich nut pieprznych, ziołowych, niekoniecznie takich bardzo owocowych, co dodaje winu takiej pikanterii i też takiej złożoności. Proszę Państwa, wino jest mocne, jest skoncentrowane, ma przede wszystkim dużo bardzo taniny, natomiast proszę zwrócić uwagę, jednej rzeczy nie ma. Kto z Państwa zauważył, czego tutaj nie ma kompletnie? Ani troszkę, ani grama. Teraz sprawdzę, kto śpi i czy ktoś mnie śledzi. Na pewno Pan Michał, dlatego że Pan Michał jest niesamowity. Na wszystkich degustacjach jest, które ja organizuję. Proszę Państwa, nie ma alkoholu, no to prawda, ale też nie ma kompletnie zero, nic, nawet ujemna jest zawartość słodyczy. Nie ma w ogóle słodyczy. Ten owoc jest bardzo wytrawny, jest kwasowy, jest taki cierpki, jest też leciutko taki jakby goryczkowy śródziemnomorski. Ta ziołowość śródziemnomorska, ta makia, te zioła prowansalskie, takie tutaj też są wyraźne. I proszę zwrócić uwagę, że to wszystko jest takie bardzo lekkie, strawne, pijalne i w ogóle tutaj nie ma tej dżemolady, która jest powszechna w tych wszystkich winach z Nowego Świata, w tych Malbekach z Mendozy, w tych Zinfandelach albo Cabernetach z Kalifornii. A wczoraj piłem bardzo dobrego Caberneta, którego Państwo będą dzisiaj na sesji o Kalifornii z Tomaszem Pragę próbowali, Louis Martini Napa Cabernet Sauvignon, super dobry, naprawdę bardzo dobre wino. Nalałem sobie taką próbeczkę, ale proszę Państwa, trzeci kieliszek to już się nie dawało już tak łatwo pić, dlatego że bardzo sycący, taki słodkawy, taki syropowy. Jak takie jedzenie słodzone, jak te wszystkie tam chipsy, ciasteczka, jakieś takie te przekąski, gdzie jest dużo cukru i po jakimś czasie już nie da się tego jakoś, organizm odmawia. I tak jest trochę też z tymi winami, z tymi Shirazami z Australii, prawda, że one są super, przez chwilę, a potem jakoś tak, nie wiem, ja przynajmniej mam problemy, żeby je pić. Nie mają tego, co w winiarstwie europejskim jest kluczowe, czyli odświeżenie. Wino jest bardzo odświeżające w porównaniu do mocnego alkoholu i do piwa.
ma ten czynnik kwasowości niesamowity. Tak? Jakbyśmy mieli już tak bardzo filozoficznie o tym rozmawiać, to esencją jednak tych tradycyjnych win europejskich jest kwas i tanina oczywiście w czerwonych winach. Te dwie rzeczy takie, które w innych pokarmach nie tak często na taką skalę występują i w innych napojach i one zapewniają winu właśnie tę wytrawność, balans, ale też po prostu taką super pijalność. No dlatego do jedzenia, jak mamy 18-daniowe menu degustacyjne, to proszę Państwa, można z mocnymi alkoholami robić pairing, ale to wszyscy padną w połowie i to samo z piwem. Natomiast wino naprawdę aż tak myślę, że nie męczy, nawet jeżeli się go więcej pije. Sądzę, że Państwo no, gdzieś tam podświadomie ten efekt wina odświeżający znają. Więc tutaj mamy ciężkie, zgrzebne, taniczne, szorstkie, chropawe, ziemiste, czerwone wino, które jakimś cudem jest po prostu super świeże i pijalne. I to jest właśnie arcydzielność tego wina, arcydzielność tego winiarza i bilet na dzisiejszą degustację. Czekam na uwagi. Tak, nie, nie wiem. Poproszę więcej. Proszę przysłać większą próbkę tego wina. No, można zamówić oczywiście u importera. Cena. Cena, proszę Państwa, jest wysoka, ale może nie aż taka. Mamy ile? 129 zł. No, w Dolinie Rodanu to byśmy tam kupili sobie jakieś takie skromne Codiron w tej cenie i niewiele więcej. Proszę Państwa, no to mamy już jakieś głosy od Państwa, że smakuje, że jest dobre, to się cieszę. Oryginalne wino Badenhorst robi też biały blend, który też bardzo polecam, na bazie Chenin Blanc, ale z domieszką Viognier, taki ciekawy, bogaty. I proponuję, żebyśmy przeszli do wina naszego numer 8. Proszę Państwa, wino numer 8 nie jest ani winem naturalnym, ani winem progresywnym, jest winem ultra tradycyjnym i chciałem też zapewnić powrót po prostu do tej super tradycji w ramach też naszych odkryć. Dlatego, że Kalabria to jest też trochę dopełnienie naszej degustacji win włoskich sprzed paru godzin, kiedy mieliśmy inne regiony, Kampania, Sycylia, Bazylikata i mieliśmy Kalabrii. Teraz mamy wino z Kalabrii. Proszę Państwa, Kalabria to jest najbardziej zapomniany region Włoch. On co prawda leży na tym czubie takim tego buta, ale jeżeli mogę tak dosadnie to wyrazić, nie ma, mam nadzieję, nikogo tutaj z Kalabrii na naszym czacie. To jest taka dupa Włoch, proszę Państwa. To jest takie miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę i po prostu totalnie zapomniane miejsce. No też warunki naturalne nie sprzyjają, żeby tam odbywały się jakieś, że tak powiem, romantyczne sceny, dlatego że jest bardzo górski teren, mnóstwo takich opuszczonych gdzieś tam w górach wiosek, mało jest miast, jest tak naprawdę tylko jedno większe miasto, Reggio Calabria. Bardzo trudno dostępny daleko od wszystkiego. Z Rzymu to proszę Państwa dojechać do Calabrii, to tam jest 6-7 godzin autostradą, naprawdę męcząca jazda. Na samym końcu wszystkiego, naprawdę nic tam nie ma. Są winogrona i jest oczywiście historia i tradycja tamtejszego winiarstwa, która jest po prostu super ciekawa, a zaczynamy się o tym przekonywać od paru lat, kiedy jesteśmy trochę bardziej otwarci na te wszystkie takie idiosynkrazy, na takie jakieś szaleństwa. 5 lat temu, jakbym podał komukolwiek z Państwa recinę z amfory bez siarki, to by tylko się wszyscy śmiali i było żądanie zwrotu biletu. Natomiast dzisiaj patrzymy na to z jakimś taką większą sympatią i podmiotowością. No i mamy, proszę Państwa, Ciro. Czerwone Ciro, najbardziej klasyczne wino kalabryjskie, wykonane ze szczepu Galioppo. To może napiszę na czacie. Wino numer 8, szczep Galioppo. Proszę Państwa, z całą pewnością jedna z najstarszych odmian używanych we Włoszech, dlatego że Kalabria swoje najlepsze chwile przeżyła 2500 lat temu, kiedy została skolonizowana przez Greków. Była częścią tak zwanej Magna Grecja, czyli tych osad, tych takich emporiów, portów handlowych, które Grecy zakładali w całym basenie Morza Śródziemnego, północnego Morza Śródziemnego. Wiemy, że opanowali Sycylię i tam rozwinęli swoją cywilizację na większą trochę skalę nawet niż samej Grecji.
No i dalej byli też w różnych miejscach, w Marsylii na przykład. Natomiast w Kalabrii rzeczywiście było im świetnie. No i prawdopodobnie rodowód jest właśnie z tamtych czasów, tego szczepu Galiopa. Proszę Państwa, on jest bladej barwy, a nawet to wino, jeżeli Państwo spojrzą pod światło, to jest takie wręcz rudawe, rdzewiejące, no więc w ogóle już pierwszy szok. Już jakbyśmy byli na jakimś kursie degustacji takim normalnym, to by wszyscy powiedzieli, to już jest wino za stare, utlenione. Widać, że barwa taka niezdrowa, żadnego rubinu, żadnej czerwieni. Proszę Państwa, w nosie jest jeszcze gorzej, dlatego że mamy takie truchło sarnie, które tak już leży z tydzień. To już jest takie kruszejące mięso, już taki bażant. Tak, bardzo taki zwierzęcy, organiczny zapach. Ten owoc jest też już taki tutaj podmęczony, taki jakby utleniony. Tak, jakieś takie stare powidła śliwkowe. Proszę Państwa, po francusku jest cudowny termin, o którym pisał kiedyś Marek Bieńczyk. Miał specjalny felieton o tym, dlatego że fascynował go ten termin. Confiture du vieux garçon, konfitura starego kawalera. No tak, konkretnie o co chodzi, to Państwu powiem, to są takie owoce, które się maceruje w alkoholu. Bierze się taki słój i wkłada się te owoce, które są sezonowo dojrzałe, jakieś tam, nie wiem, najpierw truskawki, potem maliny, śliwki przez cały sezon i zalewa się to alkoholem, białym alkoholem. Załóżmy, że Państwo, no może być powiedzmy, że wódką. I potem się te owoce wyciąga i się je. One, jak się macerują tam kilka tygodni czy miesięcy, no to się rozpuszczają, robi się taka galaretka, prawda? Jest pektyna, która gdzieś tam to ścina i to jest taka galaretka z alkoholem. I to się nazywa konfitura starego kawalera. Natomiast bardzo stare wina bordowskie, na przykład 40-50-letnie, mają taki zapach likierowy, lekki, te przetworzonego takiego owocu, który tak się w literaturze nazywa. I tutaj, proszę Państwa, mamy też coś takiego. Mamy taką konfiturę starego kawalera, mięsny zapach, rzeczywiście jakiś taki, nie wiem, kości wołowych, ale też z owocem. Bardzo dziwny jest ten miks. Co to jest? W ogóle nie wiadomo, co to jest. No i smak, uwaga. Ale ostrzegam, ostrożnie. Proszę Państwa, jest to jedno z najbardziej garnkowych win, jakie próbowałem w tym roku. Super taniczne. Co więcej, ta tanina ma jakiś taki rzeczywiście piaszczysty wręcz taką fakturę. Jest super intensywna i no po prostu trochę tak jak Aglianico. Zresztą Aglianico Galiopo uważa się, że gdzieś tam należą do tej samej takiej rodziny. Cierpnie język, wysusza język. Żadna herbata czarna nie jest taka mocna, jeżeli chodzi o taniny. Więc rzeczywiście niesamowity taniczny power, ale proszę zobaczyć, owoc jest utleniony, znaczy ten owoc się utlenia i mamy te nuty mięsiste. Połowa wina się wydaje za stara, a połowa jest kompletnie za młoda, dlatego że te taniny będą wymagały, to jest 2015 rocznik, alkohol 14. To wino ma już 5 lat i wydaje się, że potrzebuje jeszcze co najmniej 5, żeby te taniny gdzieś tam złagodniały. Czyli wino sprzeczne, złożone z takich dwóch nieprzystających do siebie elementów i właśnie to jest Ciro i to jest właśnie tradycyjne Galiopo. Niesamowite doświadczenie, też bardzo oryginalne wino. Tak zamykamy tę naszą degustację taką klamrą, jedynka, szalone wino, jedyne na swoim rodzaju i ósemka, taki styl białego, czerwonego wina, który rzeczywiście no, nie występuje nigdzie na świecie. Jak Sagrantino pisze pan Piotr, Piotrze S., wysyłasz w tej chwili czat do wszystkich panelistów, a powinieneś wysyłać do panelistów i do attendees, bo wtedy wszyscy będą mogli to widzieć. Wszystkich zresztą poproszę o zmianę tego ustawienia, bo inaczej ten czat nie jest tutaj Państwa widoczny dla wszystkich. Paneliści to jestem ja i to będzie zaraz Sławek, a pozostali to są attendees. Proszę Państwa, taniny jak Sagrantino, no ale środek ust i owoc zupełnie nie, bo Sagrantino to jest świeża, słodka, skoncentrowana wiśnia, prawda? To jest ciemne bardzo wino i bardzo świeże. Natomiast tutaj mamy ewoluowaną część, trochę ona przypomina tak naprawdę Barolo takie już leżakowane. No i mamy tę część rzeczywiście tego papieru ściernego i tutaj porównanie z Sagrantino, włoskim winem z Umbrii i bardzo trafne, jak najbardziej trafne, to jest ten sam rodzaj tanin. Proszę Państwa, bardzo dziwne wino, cudowna jest kuchnia kalabryjska, między innymi można teraz w Polsce już kupić kiełbasę, taką kiełbasę, trudno powiedzieć,
takie mieloną wieprzowinę. Nduja z bardzo ostrą czerwoną papryczką. To jest świetny dodatek do różnych dań, sosy z tego można świetne robić. No i wtedy ta katanina i ta sarna tutaj skruszała będzie dobrze pasowała. No ale też mogą być jakieś pieczone papryki, prawda, z nutą ostrą, z octem balsamicznym. Kompletnie bez trzymanki, tak Panie Januszu, o to chodziło, na tym polegała ta degustacja, odkryć, degustacja win szalonych, win odważnych, nowych win, nowych trendów. To mieliśmy na przykład Węgry albo Portugalię. Także sądzę, że mamy tutaj, proszę Państwa, właśnie sensacje, niespodzianki, kontrowersje. Możemy się pokłócić z niektórymi z tych win, na przykład z jedynką. Można się też bez problemu pokłócić i chociaż z tym ósmym, że jednak jesteś już dziadersem wśród win, pora, żebyś odszedł na emeryturę. Wydaje mi się, że jest to super ciekawe wino, super ciekawą opowieścią i rzeczywiście antidotum na co? Proszę Państwa, na homogenizację wina na świecie, na międzynarodowy styl, na to, że wszystkie wina smakują tak samo. To jest homogenizacja na te wszystkie, proszę Państwa, appassimento, passito, ripasso, te słodkie takie lury, które my mamy z Włoch często w naszych sklepach, jadąc tylko na tym cukrze, a tutaj mamy wino, które jest, jakie jest. Jest takie, jakie zawsze było, nie będzie żadnych kompromisów, nie będę się do Ciebie dostosowywał rynku, pokochaj mnie takim, jakim jestem, ponieważ nie zamierzam się zmienić, no nawet może by winia z Kalabrii bym powiedział, wolę umrzeć, wolę wymrzeć, wolę już nie robić w ogóle wina, niż dostosowywać się do Was, iść na kompromis. Ta oczywiście postawa niesamowicie w tej chwili popłaca, ponieważ cały świat chce właśnie takich win autentycznych i pozwolą Państwo, że tą nutą zakończymy. Chyba, że oczywiście są pytania lub jakieś inne kwestie, to zapraszam. Jeszcze mamy 2 minutki, chociaż Sławek, słuchaj, jest już z nami, gotów rozpocząć kolejny punkt programu, czyli wina na święta. Proszę Państwa, jeżeli nie ma spraw, no to z takimi 2 minutkami awansu rozpoczniemy kolejną sesję. Ja bardzo Państwu dziękuję za trzecie już spotkanie ze mną i ostatnie. Oddaję w tej chwili głos Sławomirowi, potem jeszcze oczywiście mamy dzisiaj Kalifornię. Bardzo wszystkich pozdrawiam, zachęcam oczywiście do śledzenia dalej naszej transmisji i miłego winiarskiego wieczoru.